Rokrocznie na Wielkanoc w wielu miastach zasiadali do uroczystego śniadania przygotowanego przez Caritas lub inne ośrodki pomocy. Mowa o bezdomnych, którzy w tym roku w związku z epidemią musieli przeżyć święta inaczej. W Polsce jest ponad 30 tysięcy osób bezdomnych. To oni są najbardziej narażeni na koronawirusa. Nie mają możliwości, aby zostać w domu czy ograniczyć kontakty. Pomimo tego wyjątkowego czasu, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej dbają o to, by nikt nie został bez opieki. Pracujemy interwencyjnie, jak i na kontakcie z naszymi klientami. Zawsze w mieście w tym okresie było zarówno takie wielkanocne śniadanie dla osób potrzebujących u ojców franciszkanów, jak i w naszych placówkach również były organizowane śniadania wielkanocne, które obecnie są odwołane. Również istniejące w Polsce Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta teraz w sposób szczególny stara się, by w kilkuset placówkach w Polsce, gdzie przebywają bezdomni, nie doszło do zakażeń. W tym czasie, w tym dniu, bo trzeba mówić o krótkiej perspektywie, nie ma w schroniskach Świętego Brata Alberta w Polsce przypadków zachorowania na COVID-19. Nie ma osoby, u której by zdiagnozowano koronawirusa, chociaż takie osoby były i na nieszczęście właśnie w kole wrocławskim jedna osoba z noclegowni. Wzmożona higiena i zakaz opuszczania placówek, to wszystko ma ochronić osoby bezdomne i wolontariuszy. Mamy wszystkie te sprawy, tak jak maseczki, te kombinezony, przyłbice. Kilka razy dziennie w schronisku są pryskane wszystkie poręcze, klamki, uchwyty od okien. Podopieczni na nudę w schronisku nie narzekają. Tu każdy ma swoje zajęcia, albo szachy grają, albo warcaby, albo krzyżówki. Nawet w tak trudnym czasie obsługa placówek zrobiła sporo, aby przygotować święta wielkanocne dla swoich pensjonariuszy. Na takie święta osoby bezdomne mimo epidemii mogły liczyć także w tym roku.